Myślę przede wszystkim tutaj o bezrobociu, które dotyka w podobnej wielkości miasto Grudziądz, jak również i gminę. Miasto w tej chwili już coraz ma mniej inwestycyjnych terenów. Gmina jeszcze je posiada, więc no jeżeli gmina w tej chwili staje się tak naprawdę już sypialnią Grudziądza, myślę, że jak najbardziej wskazane, żeby pewne obszary wspólnie realizować. Oczywiście nie wspomnę tutaj o sprawach transportowych, o tym, że korzystamy ze wspólnych, nie wiem, chociażby wysypiska śmieci i odbiorów tych odpadów w Zakorzewie, sprawy wodociągowe, kanalizacyjne, więc bardzo dużo łączy, natomiast niewiele dzieli. I myślę, że to będą obszary, które będziemy wspólnie realizowali. Te nasze programy są zbieżne w działaniach i to powinno być z korzyścią zarówno dla miasta, jak i gminy. Tak jak powiedziałam na początku, jesteśmy również zainteresowani udziałem w rządzeniu powiatem, bo niestety powiat również scala nie tylko gminę, ale i również miasto Grudziądz. W tej chwili nie za wiele się działo i różnie się działo. Mam nadzieję, że to po wyborach się zmieni, że będziemy rzeczywiście współpracowali tak bardzo ściśle i to będzie się przekładało z efektem dla wszystkich samorządów, wszystkich szczebli. Do tego również mam nadzieję, że to, co było do tej pory realizowane w ramach programu samorządowego dla województwa kujawsko-pomorskiego, będzie również realizowane również i w sejmiku. Także patrząc tak bardzo szeroko, jest to jak najbardziej wskazane, aby ubiegać się o to zaszczytne stanowisko, które szef okręgu powierzył mi. Dziękuję bardzo. Na razie tyle. Jeżeli mogę, no gratuluję. Wzajemne relacje, dobre stosunki z gminą to jest jakby warunek normalnego rozwoju miasta. Nie widzimy nawet jednego pola, na którym miasto i gmina nie mogłyby się dogadać albo nie mogłyby współpracować. Miasto już dzisiaj ma ulokowane w gminie cały szereg bardzo ważnych obiektów infrastrukturalnych, takie jak wysypisko, jak oczyszczalnia ścieków, prawda, i tak dalej, ale jednocześnie miasto powinno już dzisiaj aktywnie angażować się też w rozwój gminy pod kątem jej potencjału inwestycyjnego, ponieważ myśląc poważnie o zmianie charakteru Grudziądza, o radykalnym rozwiązaniu problemu bezrobocia i tak dalej, no musimy oglądać się na potencjał gminy, na tereny inwestycyjne, którymi ta gmina dysponuje i tak właśnie będziemy robić, także będziemy tutaj wspierali kandydatkę również jako miasto w jej staraniach, ponieważ uważamy, że bardzo byłoby przydatne, gdyby między miastem a gminą, szczególnie tą najbliższą otaczającą Grudziądz, zachodziła pełna zbieżność interesów i wspólnota programu. To tyle jest tutaj z naszej strony. Myślę, że wszystko to zakończy się sukcesem. I tak jak tutaj zostało powiedziane, bardzo dużą wagę przywiązujemy do powiatu. Myślę, że dotąd Grudziądz nie odgrywał należycie roli lidera dla regionu, w którym leży. Trudno wskazać, w ogóle nie można wskazać jakichś wspólnych przedsięwzięć, inwestycji, czy chociażby inicjatyw, które inicjowałoby miasto, przyciągając do siebie gminy leżące wokoło. A takich interesów no, widzimy wiele. W naszym programie też o nich mówimy, także powiat jest dla nas też niezwykle ważny i będziemy o niego w tych wyborach walczyć. Szanowni Państwo, chciałbym przy okazji tej samorządowej konferencji przedstawić też ważny dokument, który został ogłoszony w sobotę na pierwszej samorządowej Krajowej Konwencji Prawa i Sprawiedliwości, która odbyła się w Łodzi. Otóż Prawo i Sprawiedliwość przygotowało deklarację programową samorządowca Prawa i Sprawiedliwości. Każdy kandydat na funkcję radnego jakiegokolwiek szczebla oraz wójta, burmistrza i prezydenta ma podpisać tą deklarację.
to jest coś, co uznaliśmy za kluczowe w polskich realiach politycznych. Otóż główną chorobą, zmorą polskich polityków jest to, że kompletnie co innego mówią i obiecują w kampanii wyborczej, co innego mówią w swoich expose na początku, a potem przez całą kadencję realizują jeszcze zupełnie inne rzeczy. Otóż my chcemy, żeby wszyscy samorządowcy, którzy ubiegają się z list Prawa i Sprawiedliwości, bo zresztą my zawsze czuliśmy to, żeby być po prostu słowni, prawdomówni, rzetelni i konsekwentni w tym, do czego dążymy, żeby takim deklaracją, która obejmuje 10 najważniejszych, kluczowych sfer naszego życia publicznego, społecznego, było podpisane przez każdego naszego samorządowca, który ma przecież szansę współrządzić Polską samorządową. Ona zawiera właśnie, jak wspomniałem, 10 podstawowych punktów. Zaczynamy i w pewnej gradacji hierarchii, jaką uznaliśmy za najważniejsze. Otóż numer jeden to jest praca. Numer dwa to jest pewien środek, który uważamy jest niezbędny, żeby zrealizować tą pracę, czyli inwestycje. Numer trzy, jak dla każdego człowieka, zdrowie. Numer cztery, rolnictwo, jako że bardzo ważne jest to w samorządach i szczególnie w naszym województwie. Numer pięć, rodzina i polityka prorodzinna, która również musi mieć ogromne wsparcie w samorządzie. Oczywiście muszą być zainicjowane pewne kluczowe warunki centralnie, ale samorząd ma tu ogromne pole do popisu. Numer 6, pomoc potrzebującym. Taką rzeczywistość mamy w chwili obecnej, ogromną polaryzację społeczeństwa, to jest ważne. Numer 7, budownictwo i numer 7, infrastruktura, jako dwa podstawowe, że tak powiem, elementy nakręcające koniunkturę. Numer 9, edukacja i numer 10, kultura, jako również niezbędne, ważne i znajdujące się w tym dekalogu spraw. Ta deklaracja będzie dostarczana do wszystkich, a obliczamy, że około 30 tysięcy samorządowców będzie startowało z list Prawa i Sprawiedliwości w całej Polsce. I myślę, że to jest coś wyjątkowego, co nas wyróżnia spośród wszystkich innych partii politycznych, organizacji i komitetów wyborczych, że chcemy na papierze przed objęciem jakiejkolwiek funkcji zadeklarować i zobowiązać się do wierności rzeczy, które obiecujemy, przedkładamy i mamy przygotowane dla obywateli. I mam nadzieję, że to też będzie element, który zyska uznanie i zostanie doceniony przez wyborców. Również nasi tutaj grudziąccy działacze będą w tym aktywnie uczestniczyć. Zresztą jak szybko zapoznaliśmy się z tym dokumentem, jest on jak najbardziej po myśli tego, co mamy sami przemyślenia z naszego doświadczenia społecznego, politycznego, samorządowego w naszych miastach i nie trzeba absolutnie żadnego zdania w naszych programach tutaj lokalnych zmieniać, bo tak naprawdę rzeczywiście jest to kluczowe i w takiej hierarchii, w takiej kolejności, jak to zostało zaprezentowane. Rzeczywiście tak jest. Myślę, że żaden z kandydatów na radnych w Grudziądzu czy w gminie Grudziądz nie będzie miał najmniejszych problemów z podpisaniem tej deklaracji, ponieważ mimo, że program nasz powstawał wcześniej niż ta deklaracja, to jest świeży druk sprzed kilku dni, no ale ponieważ pracowaliśmy w oparciu o pewne materiały programowe Prawa i Sprawiedliwości, które już były znane, w związku z tym no, wręcz zadziwiająca jest zbieżność niektórych sformułowań naszego programu, tych dotyczących chociażby rozdziału pierwszego, czyli damy Grudziądzanom pracę, czy tych dotyczących służby zdrowia, gdzie jest tutaj taki no, jednoznacznie brzmiący zakaz jakiejkolwiek komercjalizacji służby zdrowia i szpitali. To samo jest zapisane w naszym programie, tak samo to samo dotyczy punktów dotyczących oświaty czy kultury tutaj, ale no, wytrycha, czy nie ma taką funkcję magiczną, ale tak jak wielokrotnie mówiliśmy, środki unijne są oczywiście dobrem, ale jak każdy pieniądz może być wykorzystany mądrze i głupio. I chodzi o to, żebyśmy wykorzystywali go mądrze i na to wskazuje i ta deklaracja, jak te inwestycje unijne, jakie to mają być inwestycje i jak mają być dokonywane i czemu mają służyć. I to jest dokładnie to, o czym mówiliśmy już wielokrotnie przy okazji różnego rodzaju inwestycji w Grudziądzu, czy chociażby w tym województwie, co do których no, mamy poważne wątpliwości, czy na pewno ten pieniądz został wydany tak, jak
być wydany powinien. Także tutaj myślę, mamy, jeżeli chodzi o nasz program i tę deklarację, uważam, jest pełna zgodność, także nie będzie najmniejszych problemów. Uzupełnienia chciałbym trzy zdania tutaj dodać. Oczywiście ja wymieniłem tylko hasła 10, ale one każde ma rozwinięcie, więc o tyle to jest bogatsza deklaracja. Po drugie, praca władz centralnych z władzami samorządowymi. Nie może być zupełnie realizowany inny pomysł na Polskę w centrali, a inny pomysł lokalnie. To musi się zazębiać. Między innymi poprzez to, jak choćby pełna gwarancja państwa dla dostępu do służby zdrowia publicznej, to jest wymuszone, aby władze centralne współpracowały z samorządami. Jeżeli chcemy, żeby samorządy utrzymywały i miały dobre placówki służby zdrowia, władze centralne muszą umieć to zapewnić również dobrym finansowaniem. Ale jednym z elementów właśnie takiej też współpracy, który jest naszym programem centralnym, ale to już jest dla polskiego parlamentu, a dotyczy bardzo istotnie dla władzy samorządowej, to jest to, że chcemy wprowadzić dwukadencyjność władzy samorządowej wykonawczej w polskich samorządach, nawet wydłużając kadencję do 5 lat. To znaczy, że pojedynczy gospodarz, powiedzmy miasta, czy gminy, czy powiatu, mógłby pełnić te dwie kadencje, ale dwie pięcioletnie, czyli pewna dekada może być ewentualnie do dyspozycji jakiegoś bardzo zaufanego, czy docenianego przez mieszkańców gospodarza, ale potem powinna nastąpić zmiana. Ze względu na ilość pewnych patologicznych zjawisk, jakie występują w kraju, tworzenie z budżetów miast, majątku, z możliwości zatrudniania etatów, pewnych koterii, pewnych, że tak powiem, dworów, tudzież mając możliwości, żeby, jak to się mówi przysłowie, o kijem albo machewką niszczyć, likwidować, zniechęcać opozycję, wydaje się, że ważnym dla polskiej demokracji, dla rozwoju, szczególnie, że wciąż jesteśmy jednak młodzi, jeżeli chodzi o tą pełną demokrację, szczególnie terenową, takie obostrzenie, że po dwóch kadencjach powinna być zmiana, odnowienie, danie szansy nowym ludziom, myślę, że przycinałoby to w sposób pewien taki ustrojowy tworzenie się niekorzystnych zjawisk. No i co jeszcze ważne padło na konwencji krajowej samorządowej? Otóż mamy dla naszych list, dla naszych działaczy hasło tegorocznych wyborów, a jest nim słuchać ludzi, służyć ludziom. I myślę, że to jest kwintesencja funkcjonowania Prawa i Sprawiedliwości, bo chcemy naszą pracę wykonywać w formie służby, ale ona powinna wynikać, ten program pisać z realnych, autentycznych potrzeb ludzi, czyli trzeba wcześniej słuchać ludzi, wysłuchać i zdiagnozować realne ich potrzeby i myślę, że to jest kluczowe, co nas też będzie wyróżniało od innych komitetów. Może ja dodam tylko jeszcze odnośnie tej deklaracji, ważna rzecz. Otóż w tej chwili samorządy są obciążane coraz to nowymi zadaniami, w ślad za którymi absolutnie nie idą pieniądze. Pamiętacie Państwo, jeszcze ówczesny premier Tusk strzelił palcami podwyżki dla nauczycieli, natomiast samorządowcy musieli znaleźć na nie pieniądze. My mówimy oczywiście, jeżeli będą dodatkowe zadania, musi być współfinansowanie przez państwo. Nie może tak być, że są coraz większe zadania. Taki przykład klasyczny to widać w oświacie, jak będziecie państwo rozmawiać z samorządowcami. Każdy powie, że w 60-70% w porywach subwencja zabezpiecza potrzeby oświaty i z tym po prostu trzeba skończyć, dlatego że to jest udawanie i rzeczywiście to państwo jest tylko fikcyjne i na papierze, bo jeżeli są zadania przypisane konstytucyjnie do organów państwa, to należy je tak realizować. Jeżeli decyzja jest, że cedujemy je na dół, czyli jest decentralizacja, oczywiście, żeby je właściwie wykonywać, muszą i za tym środki. My również o tym mówimy w tej deklaracji. Na inny temat. Mianowicie Prawo i Sprawiedliwość idzie do wyborów nie tylko tych samorządowych, ale głównie parlamentarnych za rok z takim generalnym przesłaniem naprawy państwa, ponieważ w ciągu ostatnich lat, 8 lat, to państwo uległo daleko idącej erozji, aż do takiego stanu, że nawet przedstawiciele władzy mówią o tym państwie jako o państwie teoretycznym. W związku z tym i w tej deklaracji jest zawarty również bardzo istotny zapis mówiący o gwarancjach poprawy standardów jakby życia publicznego i władzy również na szczeblu samorządowym. My oczywiście po wygranych wyborach na jesieni tego roku
jakby wrócimy do dobrych obyczajów samorządowych, jakby, ponieważ uważamy, że one służą dobremu rządzeniu, ale ważne jest też, aby te dobre obyczaje i dobre praktyki samorządowe, zniszczone właściwie rządami Platformy Obywatelskiej i w Grudziądzu widoczne jest to na każdym kroku, żeby one zyskały gwarancje większe niż tylko dobra wola większości w Radzie czy dobra wola prezydenta. One muszą być uwarunkowane i zagwarantowane ustawowo, żeby nie mogło dochodzić do takich gorszących praktyk, z jakimi mamy do czynienia podczas tej kadencji, chociażby w naszym mieście, kiedy całkowicie lekceważone są organy uchwałodawcze, kiedy lekceważona jest Rada Miejska, kiedy lekceważona jest opozycja, kiedy lekceważeni są radni opozycji i kiedy lekceważeni są mieszkańcy. I tutaj w tej deklaracji jest również jakby potwierdzenie, że takie gwarancje dla tych zmian również się znajdą. Z deklaracją wspólnego i z chęcią wspólnego pójścia do wyborów jest to jak najbardziej zgodne z tym, co mówimy od wielu miesięcy. Nie tylko Rudna Grudziądza, nie tylko inne ugrupowania, stowarzyszenia, związki zawodowe, ale również działające czy istniejące tutaj na terenie miasta partie polityczne po naszej stronie sceny, bliskie nam programowo, powinny do tych wyborów pójść razem z najsilniejszą partią opozycyjną, jedyną, która ma realne szanse na to, aby dokonać tutaj prawdziwej zmiany i odsunąć od władzy Platformę Obywatelską. I z takiej deklaracji bardzo się cieszymy. Proszę tylko na potwierdzenie tych słów, pozwolę sobie Państwu je przedstawić. Poproszę pana Jacka Narskowskiego o kilka słów. Ja dziękuję za zaproszenie i umożliwienie startu na wspólnych listach. Polska razem odnalazła najwięcej wspólnych punktów programowych z deklaracją programową Prawa i Sprawiedliwości, dlatego postanowiliśmy wystartować jako młoda, budująca dopiero struktury partia, wystartować wspólnie w wyborach samorządowych z Prawem i Sprawiedliwością i Prawicą Grudziądza. Dziękujemy bardzo. Nie, czy pan poseł coś... No to się wpisuje w to, co mówiliśmy, że jednoczy się prawica, konsoliduje się zarówno w kraju, jak i w województwie, jak i właśnie w poszczególnych samorządach. Wszędzie tam, gdzie komórki występują, takich partii jak Polska Razem, Solidarna Polska, Prawica Rzeczpospolita Marka Jurka, także kilku innych organizacji, w tym Solidarności, nawet innych związków zawodowych, one tak naprawdę znajdują, że właściwie reprezentacja ich dobrze pojętych interesów, ludzi, których zrzeszają, są właśnie tu, na listach Prawa i Sprawiedliwości. I tu mamy potwierdzenie. Chcę powiedzieć, że na listach do sejmiku praktycznie we wszystkich okręgach tego szczebla wojewódzkiego są przedstawiciele właśnie tych wymienionych organizacji. Podpisana umowa, albo przynajmniej umowa przedwstępna na zaciągnięcie kredytu 70-milionowego. W skali dotychczasowego zadłużenia jest to no, kolejny potężny kredyt, jakby no, pogarszający sytuację miasta. Przy czym, jeżeli się przyjrzymy warunkom zaciągnięcia tego kredytu, to jest to, no, to, jest to typowe działanie na zadłużanie już nie nawet tego pokolenia, tylko kolejnych pokoleń. Ponieważ no, nikt mi nie powie, że kredyt z 5-letnią karencją i z okresem z terminem spłaty na rok bodajże 2027 może być kredytem, na którym dzisiaj można dostać godziwe warunki. Wiemy natomiast, dlaczego ten kredyt w ten sposób się konstruuje. Otóż ponieważ potencjał dochodowy miasta, o czym mówimy i trąbimy od wielu, wielu miesięcy, jest coraz słabszy. Dlatego ja osobiście, kiedy wygramy te wybory, będę miał okazję, być może również poprzez struktury Prawa i Sprawiedliwości, wypowiadać się na ten temat, to myślę, że w ogóle parametry oceny sytuacji kredytowej samorządów trzeba przedefiniować. Te definicje, które pochodzą z lat 90., one nie przystają
do rzeczywistej oceny sytuacji. Ja chyba nawet wiem, jak to należałoby zrobić i do jakich parametrów odnieść poziom zadłużenia miasta, żeby mieć prawdziwy obraz, czy miasto ma zdolność kredytową, czy jej nie ma, czy może się zadłużać, czy jej nie ma, ponieważ jest to tak naprawdę uzależnione od potencjału dochodowego. I to jest coś, co da się sparametryzować. W Gruzjanu się tego nie robi, ale z tego, jaki kredyt się zaciąga i na jakich warunkach, widać, że planowane są na najbliższe lata kolejne budżety z bardzo głębokimi deficytami. Po to jest potrzebna pięcioletnia karencja i po to jest potrzebny bardzo długi okres spłaty. I no myślę z coraz większym niepokojem o tym, jak będziemy mogli stabilizować czy wzmacniać potencjał dochodowy miasta, mając tak potężne, tak wielkie obciążenia. No, twierdzenie, że oczywiście jest to związane z inwestycjami i tak dalej, jest to wszystko zawracanie głowy generalnie. Wydatki tego miasta sztywne, jeżeli ktoś to przeanalizuje, one w momencie, kiedy powinny maleć, w momencie, kiedy miasto wchodzi w bardzo intensywny okres inwestycyjny, powinno za wszelką cenę szukać oszczędności w swoich wydatkach stałych, czyli jak najmniej zjadać, żeby jak najmniej pożyczać na inwestycje. No niestety tu jest, mamy do czynienia dokładnie z tendencją odwrotną i myślę, że kontynuacja tego zakończy się kiedyś katastrofą. Gdyby nie zaciągnięcie tego kredytu, to nie czarujmy się, właśnie w okresie wyborów nie byłoby z czego wypłacić pensji w sferze budżetowej, nauczycielom, urzędnikom i tak dalej. Taka jest rzeczywistość, taka jest prawda. Jest to zresztą prawdopodobnie dosyć powszechne w obecnych samorządach rządzonych przez Platformę Obywatelską i pewnie jest to też powszechnie stosowana metoda w kraju, bo o metodach polityki finansowej tego państwa przed wyborami mieliśmy okazję nie tak dawno usłyszeć z rozmowy jednego z ministrów z panem Belką. Natomiast w Gruzji niestety te praktyki również są stosowane. I druga rzecz, o której, która wydaje mi się być niepokojąca, od jakiegoś czasu ruszyły prace, trwają nad tak zwanym audytem szpitala. Dlaczego wydaje mi się to niepokojące? No my jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że jakaś wyłoniona w drodze konkursu firma ma zaudytować ten doskonale zarządzany podobno szpital i określić jego przyszłość, czyli to, co należy z nim zrobić. Zadaliśmy wtedy pytania o to, o zasady tego konkursu. Kto go ogłosił? Chcieliśmy zobaczyć ogłoszenia o konkursie, w wyniku którego wyłoniono tę właśnie firmę. Dotychczas nie doczekaliśmy się żadnej odpowiedzi. Nie wiemy, gdzie były te ogłoszenia, jak zostało postawione pytanie, co ta firma miała zrobić, jakie były kryteria rozstrzygnięcia tego konkursu. Wiemy tylko, że jest jakaś bliżej nieznana firma, która audytuje szpital i z dochodzących nas sygnałów te prace teraz są bardzo intensywne. Ja obawiam się, że lada moment możemy już doczekać się wręcz wniosków końcowych. I niestety obawiam się, że jak się ich doczekamy, to będą również podjęte próby przesądzenia czy podjęcia decyzji dotyczących przyszłości tego szpitala jeszcze przed wyborami. Przed taką próbą stanowczo bym ostrzegał mieszkańców i przestrzegał również władzę, ponieważ myślę, że może się to odbyć tylko ze szkodą dla Grudziądza, dla mieszkańców, prawda, i tak dalej. Także tu na temu będziemy się jeszcze przyglądali, będziemy się starali też przez naszych radnych do tej wiedzy dobić. Być może uda nam się coś dowiedzieć. I teraz może o innych jeszcze sprawach. Otóż, proszę Państwa, jakiś czas temu na jednej z konferencji również i tak dalej padały tutaj pytania
co miałem, czy co mam na myśli, mówiąc o Świtwie, czy mówiąc o układach, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No jak z późniejszych komentarzy pana prezydenta wynika, że on chyba jednak nie zrozumiał tak naprawdę, o co mi chodzi. No, pan prezydent, kiedy zrozumie, o co nam chodzi, to też na to odpowiednio zareaguje. Otóż mamy w naszym programie, jest w zasadzie odpowiedź na wszystkie wątpliwości pana prezydenta. Mamy taki punkt, który mówi: położymy tamę korupcji i mafijnym układom władzy i biznesu. I tu jest 5 punktów. Mówimy o wprowadzeniu transparentnych zasad wynagradzania urzędników, prawda, o uniemożliwieniu łączenia funkcji urzędniczych typu prezydent, wiceprezydent i tak dalej z funkcjami w radach nadzorczych i pobierania wynagrodzenia z tego tytułu, zapewnienia pełnej transparentności wynagrodzeń osób decyzyjnych w spółkach i jednostkach samorządowych. I wreszcie rzecz najważniejsza. Mówimy tak: wprowadzimy zasadę składania oświadczeń przez osoby decyzyjne o związkach członków ich rodzin z firmami i instytucjami miejskimi lub pracującymi na miejskich zleceniach. I jak ja rozumiem zbliżającą się kampanię, która podobno, jakby chciał pan prezydent, powinna być elegancka i aksamitna i jakokolwiek. Ja jestem oczywiście za i elegancką, i aksamitną, i tak dalej, ale przede wszystkim jestem za prawdziwą, bo gdyby miało się okazać, że aksamitna czy elegancka oznacza kłamliwa, no to na taką się oczywiście nie godzimy. I jak rozumiemy najprostszą reakcję władzy, która chce być transparentna, uczciwa, elegancka w kampanii wyborczej? No ja rozumiem, że pan prezydent staje przed gruzjanami i mówi: proszę państwa, u nas nie istnieją powiązania tego typu, że wiceprezydent czy wysokiej rangą urzędnik jest członkiem rady nadzorczej jakiejkolwiek spółki komunalnej i pobiera z tego tytułu pieniądze. I ja na takie oświadczenie oczekuję, bo my to mamy w programie, u nas tego nie będzie. Ja nie zakładam, że teraz jest, ale oczekiwałbym czegoś takiego. I to samo dotyczy tych związków członków rodzin, tego typu osób z firmami, instytucjami miejskimi i pracowania na miejskie zlecenia. Ja rozumiem, że w trakcie kampanii wyborczej pan prezydent wszystkim Grudziądzanom, również opozycji, ale przede wszystkim Grudziądzanom, ujawni wszelkie powiązania rodzinne, jakie łączą urzędników, radnych, prawda, i tak dalej, ze spółkami, z instytucjami nadzorowanymi i prowadzonymi przez miasto. I tak rozumiemy uczciwą, transparentną i przejrzystą kampanię wyborczą. I pod taką się oczywiście podpisujemy i do takiej wzywamy. Niech to będzie kampania zgodna z drugim punktem przedstawionego przez nas programu. I teraz dwie ostatnie rzeczy. Proszę państwa, chciałbym poinformować, że rozpoczynamy cykl spotkań z mieszkańcami Grudziądza. Pierwsze takie spotkanie odbędzie się 1 października o godzinie 18 w Szkole Podstawowej nr 4. Będzie to spotkanie z mieszkańcami Owczarek. Serdecznie oczywiście zapraszam media. Ale chciałbym powiedzieć, że jest to spotkanie z inicjatywy mieszkańców, którzy zwrócili się do mnie z taką propozycją, że chcieliby się spotkać, chcieliby porozmawiać o swoich problemach i o tym, co mam im do zaoferowania. Ja to zaproszenie mieszkańców przyjąłem i ze swojej strony, za zgodą oczywiście inicjatorów, skierowałem zaproszenie do pana prezydenta Roberta Malinowskiego, żeby zechciał na tym spotkaniu wystąpić razem ze mną, ponieważ ja oczywiście mogę powiedzieć mieszkańcom, wysłuchać ich skarg, bolączek, prawda, i tak dalej, mogę powiedzieć, co jestem w stanie zrobić po wygranych wyborach, natomiast zakładam, że obecność urzędującego pana prezydenta no będzie o tyle cenna, że będzie, mieszkańcy będą mogli się dowiedzieć, dlaczego jest tak, jak jest w chwili obecnej. Nie wiem jeszcze, czy to zaproszenie zostało przyjęte, ale zostało już do pana prezydenta skierowane.
I chciałbym takich spotkań, oczywiście będzie więcej, będą również spotkania środowiskowe z poszczególnymi środowiskami, na przykład ze środowiskiem biznesu. Wstępnie jest planowane na 10 października, ale o każdym z nich będziemy po prostu Państwa jeszcze oddzielnie i mieszkańców informować. I na koniec chciałbym też zapowiedzieć, że w najbliższym czasie, od początku października, ruszymy z taką akcją. Będzie ona nosi ona taki roboczy na razie tytuł Otwórz oczy. Jest to odpowiedź może na kampanię słoików z dżemem. Będzie polegało na badaniach, ofercie badań lekarskich, wzroku, ciśnienia oka, badań w kierunku jaskry i takiej wstępnej diagnostyki, jeśli chodzi o choroby wzroku. Będziemy je prowadzili w kilku punktach miasta. Tak jak powiedziałem, całość akcji będzie się nazywała... Specjaliści czy Państwo? Nie. My jesteśmy inicjatorami. Będzie to robione, będzie to robione na najwyższej klasie sprzęcie komputerowym i oczywiście przez fachowców, którzy się na tym znają, i będzie bezpłatne. Tak to będzie wyglądało. I tak jak powiedziałem, akcja ma tytuł Otwórz oczy. Z jednej strony jest skierowana do osób mających problemy ze wzrokiem, ale z drugiej strony jest też hasłem do wszystkich Grudziądzan, aby zechcieli spojrzeć na swoje miasto i zobaczyć je w prawdzie, a nie w tym, co serwuje nam często urzędowa propaganda. Chciałbym uzupełnić wypowiedź pana Andrzeja w sprawie budżetu. No, mnie cały czas bulwersowało ten budżet obywatelski. Pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pan Jan Nogal, zapowiedział, że nie ma pieniędzy w budżecie na ten budżet obywatelski. I teraz ja rozumiem, jak pan Andrzej przedstawił, dlaczego potrzebne były między innymi te 70 milionów złotych. To jest to, co mieszkańcom obiecano, mieszkańcy zagłosowali, było to zwykłe oszukaństwo, a teraz już pieniądze chyba się znalazły i pewnie będzie to realizowane. Następna sprawa, docierają do mnie różne skargi mieszkańców województwa, do biura radnego w Toruniu, w Grudziądzu też bywam, rozmawiam z mieszkańcami. Ostatnio otrzymałem skargę pani Aleksandry z Kanady w sprawie nieudzielenia pomocy medycznej na oddziale ratunkowym. To, co pan Andrzej mówił przed chwilą o służbie zdrowia przyjaznej dla pacjentów, to tam była bardzo dziwna sytuacja. Mianowicie pacjentka została podłączona do kroplówek na siedząco. Pierwszy raz się z tym spotkałem. Po 3 godzinach wystąpił u niej szok, wstrząs termiczny. Jak pisze w skardze do dyrektora szpitala, cytuję: to, co przeżyłam w SOR w Grudziądzu, to był horror. Czułam się, jakbym znalazła się w kraju trzeciego świata. Jak dotąd nie ma na ten skargę odpowiedzi, już 2 miesiące mijają. Warto, by media się tą sprawą zainteresowały. Ja jeszcze dopowiem jedną pozytywną sprawę, mianowicie byłem uczestnikiem delegacji sejmiku województwa w Aksaray w Turcji. Jest to piękna kraina Kapadocja. Nawiązaliśmy kontakt z tą krainą, z tym, no, nazwijmy to takim okręgiem, województwem. Nasze województwo i okręg w Kapadocji, czyli okręg Aksaray, będzie współpracować w najbliższej 5-latce od kwietnia przyszłego roku. Delegacja stanu też u nas już była, jeszcze raz przyjadą w kwietniu. Tematem współpracy pomiędzy naszym województwem a prowincją Aksaray będzie rozwój rolnictwa, zarządzanie środowiskiem, rewitalizacja oraz transport. Ja widzę w tym dużą szansę dla naszej okręgowej spółdzielni mleczarskiej, która mogłaby w bardzo korzystny sposób nawiązać kontakt z tamtą wielką mleczarnią w mieście tym wojewódzkim, tym Aksaray, gdzie już pewne fundamenty tam nawiązałem kontakty i myślę, że współpraca się rozwinie, to będzie dla nas na pewno
dla naszego miasta korzystne. Chcę na koniec dopowiedzieć, że w tym roku mija 600-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych z Turcją, a więc jestem tym bardziej dumny i szczęśliwy, że miałem okazję być przy tym, jak pan przewodniczący sejmiku Ryszard Bober podpisał tę współpracę. Byłem przy tym, jest dokumentacja. No i to tyle. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ostatnia rzecz. Dziękuję bardzo panu radnemu. Chciałbym jeszcze też zwrócić się do Państwa o zainteresowanie jedną sprawą. Być może wymaga to jakiegoś takiego trochę podrążenia sprawy przez media. Otóż w Grudziądzu jest duża grupa osób, które zajmują tak zwane lokale socjalne. Ludzie ci, którzy otrzymali te lokale, są meldowani na miejscu zamieszkania na tak zwany pobyt czasowy. I proszę sobie wyobrazić, że osoby te w wyniku tego tracą właściwie możliwość wzięcia w wyborach samorządowych. To znaczy nie są umieszczani na listach wyborców. I oczywiście, jeżeli stwierdzają ten fakt dopiero w momencie pójścia do lokalu wyborczego, no to już się nic nie da zrobić, no nie mogą głosować. Jeżeli wiedzą o tym wcześniej, no to mogą oczywiście pójść i kazać się złożyć wniosek o dopisanie do tej listy, ale nie wiem, czy nie należałoby podjąć jakiejś takiej akcji, że być może problem dałoby się rozwiązać jakoś globalnie, żeby osoby z tymczasowym zameldowaniem znalazły się jednak na listach wyborczych, a jeżeli nie, to poprzez media prosilibyśmy o apelowanie do tych osób, aby udały się do urzędu i spowodowały dopisanie swoich nazwisk do list wyborczych, ponieważ jest to bardzo duża grupa osób, a tak jak powiedzieliśmy, wszystkim nam to chyba zależy na tym, aby w tych wyborach frekwencja była jak najwyższa, aby po prostu jak najwięcej osób głosowało. Pytania. Ja mam dwa pytania. Pierwsze do pana Andrzeja Wyszyńskiego a propos tak zwanej sitwy i próby rozprawienia się z tą sitwą. Jednym z punktów jest wprowadzenie zakazu łączenia na przykład stanowiska wiceprezydenta i zasiadania w Radzie Nadzorczej. Ale to wymaga zmiany ustawy, tak zwanej zmiany ustawy antykorupcyjnej. Tego się nie da zrobić na szczeblu samorządu. I moje wątpliwości dotyczą oświadczeń członków rodziny o braku zobowiązania. Tu mi się to kłóci trochę z zasadą prywatności i prawa do prywatności. Zastanawiam się, jak Państwo zamierzacie przeprowadzić. To znaczy, odpowiadam na pierwszy przypadek. To, że coś jest dopuszczalne, to ani nie świadczy, że jest to godziwe, ani że trzeba z tej możliwości korzystać. My jako Prawo i Sprawiedliwość, umieszczając to w programie, mówimy tylko tak. Jeżeli tam, gdzie my będziemy rządzić, tam nie będzie możliwości łączenia funkcji urzędniczej prezydenta, wiceprezydenta i tak dalej z członkostwem Rady. Czy to ma być taki zwyczaj, tak? Są kwestie tak moralne, można powiedzieć. Bo... Nie moralne, no to było... To jest zobowiązanie się przyszłego prezydenta. Ja byłem prezydentem w kadencję i tego typu sytuacja nigdy, nie to, że nie zaistniała, ona po prostu nie przyszła mi do głowy. W związku z tym ja tylko teraz na piśmie, znaczy ja i Prawo i Sprawiedliwość potwierdzamy, że tego typu praktyk po prostu nie będzie. Czy ma pan wiedzę, ile takich osób jest w tej chwili w radach nadzorczych? Wolałbym, żeby taką odpowiedź udzielił prezydent Grudziądza. I czekam, że udzieli. Czekam, że udzieli. Ja oczywiście wiem. Ale to chodzi o urzędników jakiegoś szczebla. No właśnie. To znaczy od naczelnika. Od wiceprezydenta, jeżeli od góry, czy od prezydenta nawet. Bo to też nie jest zakazane wbrew pozorom. To, czy są wiceprezydenci i tak dalej, to jest tylko i wyłącznie przyjęta praktyka, którą Platforma Obywatelska w całej Polsce, ja nie mówię, że tylko w Grudziądzu, znalazła wytrych na to, jak powielić i zwielokrotnić, niekiedy kilka razy, wynagrodzenia kadry kierowniczej. Tak, tak to wygląda.
Ale tak jak powiedziałem... To jest 1200 zł chyba za zasiadanie, tak? Pan Ślusarski na przykład, to nie jest tajemnicą, że zasiada w... Dobrze, no to też chcemy takie przypadki... takie przypadki chcemy, żeby były ujawnione. Oczywiście dotyczy to również naczelników wydziałów, prawda, i tak dalej, czyli urzędników wyższego szczebla. To jest jedno. Natomiast druga sprawa to jest, proszę Państwa, nie tyle, bo ktoś pyta, czy nie jest to naruszenie prywatności. Nie. Proszę Państwa, tego typu, tak naprawdę tego typu powiązania są niby w polskim prawie zakazane, tylko że nikt ich nie tropi, nikt ich nie analizuje, nikt nie analizuje, czyja żona w jakim przetargu, w jakiej firmie dostała jakie miejskie zlecenie. I ja bym chciał, u nas to będzie oczywiste, ponieważ każdy urzędnik będzie musiał takie oświadczenie złożyć. I koniec. I to nie musi oznaczać, że my z tej osoby zrezygnujemy, tylko chcemy mieć pełne rozeznanie, jaka sieć powiązań łączy członków rodzin miejscowego establishmentu z biznesem i z urzędami. Bo tu taki przykład. Ja znam oczywiście wielu ludzi, zna te wiele różnych przykładów. Natomiast pamiętacie przed awanturę o w sprawie pani Koniecznej, gdzie bardzo formalne wykorzystywanie pewnych zapisów, a nie patrzenie na literę prawa, spowodowało, że osoba, która była wieloletnią radną, z ogromnym dorobkiem, powszechnie szanowana, prawda, i tak dalej. I nagle się okazało, że 5% ma udziału w firmie syna, która w to firma wynajmuje lokal od samorządu. I czym się to skończyło? Odebraniem jej mandatu. W związku z tym, jeżeli to jest niedopuszczalne, no to ja chcę mieć pełną wiedzę o tym, które przedszkola, które poradnie, prawda, i tak dalej, są prowadzone przez różnych krewnych królika i które działają na miejskich zleceniach. I my to jakby rozwiążemy, bo wiemy, jak to zrobić. Ale zakładamy, że dla dobra, dla czystości debaty publicznej w tej kampanii dowiemy się tego, jak to wygląda również teraz. I to jest nasza propozycja. Zróbcie w tej kampanii, my proponujemy prezydentowi Malinowskiemu, proszę zrobić w tej kampanii to, co my zapowiadamy, że natychmiast zrobimy po dojściu do władzy. Czyli proszę ujawnić te wszelkiego rodzaju powiązania, albo powiedzieć, że ich nie ma. Okej, tak też można. I tego się tylko domaga. To będzie trudno do przeprowadzenia, bo nie wiem, jakby to w praktyce miało, znaczy pan prezydent wyda zarządzenie, które będzie obligowało pracowników do składania oświadczeń. Ja wiem, jak to zrobić. Ja panu to zrobię. Tak. Okej, no to dowiemy się zapewne. No i prezydent, który chce uniknąć posądzenia o tolerowanie czy akceptowanie, czy tolerowanie sitwy, no musi mieć narzędzia, czy mieć mechanizmy, aby taką orientację mieć. Ja zakładam, że no nie wyobrażam sobie, żeby można było rządzić miastem, rządzić ludźmi i tej wiedzy nie posiadać. Ja sobie tego nie wyobrażam. Mam jeszcze jedno pytanie do pani poseł a propos gminy Grudziądz. Jednym z głównych problemów gminy Grudziądz jest oświata. A pani też o tym wspominała, że subwencja nie wystarcza na pokrycie kosztów funkcjonowania oświaty. Gmina Grudziądz rocznie ogromne pieniądze dopłaca do oświaty. Problem by rozwiązało zamknięcie dwóch podstawówek. Był chyba 2 lata temu taki pomysł, była już uchwała w tej sprawie. Szkoła w Węgrowie została, istnieje. Jak pani chce rozwiązać ten problem? Bo on wydaje się nierozwiązywalny. Albo zamykamy szkoły, albo dopłacamy. Nie ma trzeciej drogi.
Bo uczniów brakuje, ich nie przybędzie. Znaczy, na pewno musi być pogłębiona analiza, żeby się zorientować w ogóle, ile dzieci do systemu oświaty w ogóle do nas wpłynie, tak? Czyli trzeba się przyjrzeć osobom, które posyłają dzieci do przedszkola, to jest po pierwsze. To, co powiedziałam, bardzo ścisła współpraca między gminą a miastem, również w zakresie oświaty, tak? Pewne można modele i sposoby wypracować na to, że albo dzieci nie będą z gminy wożone do miasta, bo dzisiaj wiemy, że tak się dzieje, albo dzieci będą mogły być wożone na przykład do miasta. Ale tego się nie da, bo jest taka wolność. Natomiast rodzicom, żeby nie posłali dziecka do miasta. Natomiast na pewno rozmowa, na pewno argumenty na stół i rzeczywiście finanse są ważne, chociaż nie najważniejsze. My jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy przeciwni zamykania szkół. Często szkoły zostają jakby jedynym takim ośrodkiem, wokół którego toczy się całe życie takie kulturalno-oświatowe, gdzie się ludzie po prostu spotykają. Są różne formuły prowadzenia szkół, więc myślę, że dzisiaj... Czy nie zamknie pani żadnej szkoły? To znaczy na ten moment na pewno nie, natomiast na pewno z mieszkańcami trzeba zawsze rozmawiać. Rzeczywiście ocenić sytuację finansową i to będzie decyzja przyszłej Rady również, czy dopłacamy i trzymamy taką sytuację stabilną, jaka w tej chwili jest, tak? Czy będziemy ewentualnie próbowali coś zmienić. Natomiast nie ma w tej chwili w ogóle w zamiarze zamykania jakiejkolwiek szkoły. Znaczy ja bym chciał też się odnieść do tego, bo to jest dość powszechny problem, odkąd rządzi Polską Platforma Obywatelska i w roku 2009 zmieniła ustawę o oświacie, gdzie pozwoliła, to znaczy zabrała kompetencje kuratorom oświaty stawiania weto do likwidacji szkół samorządowych i po wyborach w 2010 roku mamy wysyp. Mamy już blisko 3000 szkół zlikwidowanych w Polsce dzięki Platformie Obywatelskiej. Proszę pana, to nie jest prawdą, to co pan uległ tej propagandzie złych zarządców, że mamy tylko dwie drogi wyjścia. Albo dopłacamy niesamowite pieniądze, albo likwidujemy szkoły. To nie jest prawda. Są i przykłady bardzo pozytywne, że tam, gdzie wójt nie potrafił utrzymać dwóch, trzech, czterech szkół, są takie przykłady w naszym województwie, ale nie odważył się zlikwidować szkoły pod wpływem na szczęście dobrej postawy rodziców i grona pedagogicznego, oddał je powiedzmy czynnikowi społecznemu, na przykład stowarzyszeniom oświatowym różnym i się okazuje, że te stowarzyszenia potrafią utrzymać szkołę, uczyć, zatrudniać nauczycieli, mało, remontować jeszcze wciąż samorządowe szkoły, czego nie potrafił dany wójt. Tylko są na szczęście przykłady, kiedy wójt nie śmiał jej zlikwidować, a oddał czynnikowi społecznemu do zarządzania tej szkoły, a mamy przykłady takich liberalnych, antyobywatelskich postaw, gdzie po prostu tylko i wyłącznie rozwiązanie to jest zwijanie państwa polskiego. Ale mówię, że jest trzecia droga i po właśnie dobrej analizie takiej sytuacji może się okazać, że za mniejsze pieniądze, a przy zaangażowaniu energii społecznej Polaków można te szkoły jednak na terenach wiejskich utrzymywać. Tylko mało komu się chce, bo każdy by wolał być panem, władcą, czy mogę zatrudniać, czy nie zatrudniać, niż oddać ludziom, żeby mogli zarządzać i żeby dzieciaki mogły mieć blisko swojego miejsca zamieszkania edukację. To jest ta różnica, o której my mówimy w stosunku do liberałów. My chcemy zrzucić się na pewnym poziomie cywilizacyjnym w Europie, a liberałowie uważają, że może być kilka kropek w Polsce bogactwa, a reszta oaza biedy. To jest różnica między nami a rządzącymi obecnie w kraju. Są takie przykłady i to nawet niedaleko, tutaj w okolicach Grudziądza i po drugiej stronie Wisły i Wora, gdzie rzeczywiście społeczności wiejskie powołały takie stowarzyszenia, przejęły te szkoły i najczęściej za te same pieniądze, bo oczywiście pensje nauczycieli najczęściej i tak pokrywa gmina, natomiast praktycznie za te same pieniądze nie dość, że te szkoły utrzymują na lepszym poziomie niż to było kiedyś, ale najczęściej prowadzą wiele dodatkowych form działalności, albo dla dzieciaków, albo w takich działalności, o których tutaj wspomniała pani Marzena, gdzie szkoła, oprócz tego, że jest szkołą, zaczyna pełnić rolę takiego stowarzyszenia zbierającego i integrującego całą wiejską społeczność. Także tego typu metody na pewno są i ja mogę tylko powiedzieć, że
jeżeli w rozwiązywaniu tych problemów miasto będzie mogło gminie w jakiejś formie pomóc, a to jest akurat możliwe, ponieważ jest to szczególna gmina i szczególne miasto, która otacza nas właściwie z każdej strony, to miasto też od takiej współpracy i takiej pomocy się nie uchyli. No ja myślę, że przede wszystkim rolą samorządu jest tworzenie jakby klimatu i podstawy do prowadzenia działalności gospodarczej, do oświaty, do realizowania wszelkich innych i rozwoju dziedzin życia. Także nie na wprost danie pieniędzy, ale spowodowanie i umożliwienie funkcjonowania innego podmiotu. I tak jak tutaj wcześniej żeśmy mówili, czasami może się okazać tak, że za mniejsze pieniądze bardzo dobrze taka mała szkoła będzie funkcjonowała, gdzie dzieciaki nie są anonimowe. Gmina może również wypracować model wsparcia takich właśnie stowarzyszeń, które będą prowadziły nie tylko szkoły, ale pewnie będziemy mówić o przedszkolach i tak dalej. W jaki sposób można dofinansować? Takie mechanizmy są możliwe do przygotowania, do opracowania, ale tak jak powiedziałam, o tym trzeba rozmawiać, o tym trzeba dyskutować z rodzicami. Nikt nie lubi być zaskakiwany, a najgorszą i chyba już ostateczną rzeczą, jaka może się zdarzyć, to jest po prostu likwidacja czegokolwiek. To jest raz zlikwidowane, już tego nie odbudujemy, majątek raz samorządowy sprzedany, już go nigdy nie odkupimy. Więc trzeba bardzo, to jest bardzo taka delikatna i złożona materia, gdzie to pewnie przy jednym spotkaniu decyzji się nie podejmuje, ale zaręczam Państwa, że naprawdę są bardzo dobre przykłady, nawet w naszym województwie, ale i w kraju, myślę, że one są do zaadoptowania i przeniesienia na teren gminy Żółciąc. Jeszcze jedno pytanie. Czy jeśli Pani wygra wybory, to pracownicy Urzędu Gminy też będą musieli składać takie oświadczenia o ewentualnych konfliktach interesów, powiązaniach rodziny? Znaczy, słuchajcie Państwo, ja myślę, że to nie jest żadne nowo. Nikt tutaj Ameryki nie odkrywa. Ktoś, kto idzie do pracy w tak zwanych służbach publicznych, no musi się, słuchajcie, z tym liczyć, że składam oświadczenie majątkowe, że muszę być, no niestety, bardziej przezroczysty i czysty niż żona Cezara. No to do czegoś zobowiązuje. Nie można mieć ciastka i zjeść ciastka, tak? Czyli być i pracownikiem samorządowym i jeszcze czerpać z tego korzyści. Tym bardziej, proszę Państwa, przy tak wysokim bezrobociu, no dobrze by było, żeby podzielić się tak troszeczkę solidarnie z tymi, którzy na tą pracę oczekują, a nie 2-3 miejsca okupować, tak, albo obsadzać swoją rodziną. Także myślę, że to właściwie nie powinno być ani zaskoczeniem, ani zgorszeniem. To tak właściwie powinien być standard, jeżeli chodzi o administrację i państwową, i przede wszystkim samorządową. Jak będzie wyglądała Pani kampania na terenie gminy? Na pewno przede wszystkim spotkania z mieszkańcami, rozmowa o tym, co jest w tej chwili wykonane, jak będę chciała realizować te inwestycje, które są w tej chwili podejmowane. Myślę tu o inwestycjach drogowych, kanalizacji, wodkanu, bo część oczywiście jest zrealizowana, należy je dalej kontynuować. Także przede wszystkim spotkania, no oczywiście wizerunkowa również, no ale stawiam tutaj na kontaktach i bezpośrednich z mieszkańcami, bo trzeba się przede wszystkim poznać, tak? Ludzie muszą wiedzieć, na kogo głosują. Miast południe oczekuje, więc czasami gdzieś tam jest więcej kanalizacji, gdzieś jest więcej dróg, więc po prostu no, takie rozmowy spowodują, że zamiast na przykład drogę X będziemy najpierw robić drogę Y, bo tak naprawdę to my jesteśmy dla mieszkańców, a nie mieszkańcy dla nas. Kiedyś tam wójcie chwali, że kanalizacja i gaz jest już wszędzie i woda. Pewnie nie do końca. Gazu jeszcze nie ma. Pewnie nie do końca. Robię jeszcze, ale robię. Oczywiście one trwają, te inwestycje, więc to jest bardzo dobry kierunek. Natomiast wiecie Państwo, no również plan zagospodarowania przestrzennego, one również, tam są wytyczne, które mówią o tym, że żeby bardzo nie rozpraszać tej zabudowy, żeby ona była zwarta po to, żeby można było mieszkańcom właśnie media dostarczyć. Kanaliza, wodkan, odbiór śmieci. No, wiele rzeczy łączy się z tym, że jeżeli jesteśmy w takich trochę większych skupiskach, łatwiej jest obsłużyć i taniej dla gminy, niż taka budowa bardzo rozproszona. Także no, myślę, że
Jeszcze będzie wiele do zrobienia, nawet w sposobie jakby zarządzania i funkcjonowania chociażby instytucji kulturalno-oświatowych, mówiąc tak bardzo ogólnie, i sportowych, tak? No, na przykład nie może być tak, że instytucje takie, gdzie dzieciaki powinny korzystać, są czynne na przykład do godziny 16. No to trzeba troszeczkę zmienić i myślę, że takie nowe spojrzenie, taka osoba spoza chyba łatwiej będzie miała i większe możliwości wprowadzenia pewnych zmian, które nawet będą bezkosztowe, tak, ale będą służyły społeczeństwu. Proszę się nie obrazić, ale pani jest z miasta, prawda? Pani jest człowiekiem z miasta. Tak. A rzeczywiście w gminie Grudziądz mieszka dużo ludzi, którzy się przeprowadzili z miasta. No, ale gro wyborców to są ludzie ze wsi, tak? To są rolnicy. Nie boi się pani, że oni pani nie znają, że pani nie kojarzą, że nie wiedzą, kto to jest pani Marzena Drab? Jak pani będzie chciała do tych ludzi dotrzeć? Bo ci z miasta mogli słyszeć, że pani była posłanką, pani była wojewodą, tak? Te działania posła i radnej wojewódzkiej. Po drugie, bo przecież to już nie jest teraz dechami zrobnika. Tam mieszkańcy, nie wiem czy wyborcom, a jest również obecny prezydent miasta. Widzę pani, że do prezydenta. No mam nadzieję, że odda na mnie głos. Także słuchajcie państwo, no myślę tak, że... Chyba znają panią Marzenę. Tak, że z racji wcześniejszej działalności no chociażby nawet w obszarze bezrobocia, tak? Więc to nie jest tak, że jestem osobą anonimową, to po pierwsze. A po drugie to, co powiedziałam, kontakt bezpośredni to jest podstawa, bo no, sama ulotka, twarz na ulotce czy na billboardzie nie za wiele mówi. Natomiast rozmowa z mieszkańcami jakby zmienia w ogóle relacje, ludzie się otwierają, mają możliwość zapytać o wszystko, mają możliwość, nie wiem, przyjrzeć się, ocenić i podjąć decyzję. Ja mam pytanie do pana Andrzeja Wiśniewskiego. Kiedy wyborcy poznają pana program? Bo byliśmy niedawno na konferencji prasowej u pani Marioli Sokołowskiej i tam usłyszeliśmy, że jeszcze nie jest czas, że ona jeszcze nie będzie... Program jest gotowy. Ale program jest gotowy. Proszę? Cały czas jest gotowy. Znaczy, no tak, ale wspólnie... Ale nie ma takich konkretów. Jak sprowadzę inwestora, jaki ma pomysł na to, co... To proponuję zadać to pytanie najpierw panu Robertowi Wojniewskiemu, dobrze?